Dzień dobry. Słychać, tak? Dariusz Gatkowski, Fundacja WWF. Ja opowiem Państwu o różności biologicznej, za to trochę pod innym kątem, nie pod kątem bardzo przyrodniczym. No tak, zaraz zobaczymy. Że masz amerykańskiego motyla. Oczywiście. To zdjęcie nie jest z Polski, jest zdjęcie z sieci WWF-u. Jest ładne, więc je pokazuję. I nie jest zdecydowanie z Polski. Ale nie mówię tylko o Polsce, mówię w ogóle o różnorodności biologicznej. No i pytanie, czym jest różnorodność biologiczna? No, różnorodność biologiczna jest po prostu bogactwo żywej przyrody w naszym świecie. I to bogactwo jest definiowane na trzech poziomach. Na poziomie genetycznym, na poziomie gatunków i populacji i na poziomie ekosystemów. I to jest też bardzo istotne, dlatego że jeżeli mówimy o spadku różnorodności biologicznej, to nie tylko jeżeli nam giną gatunki, ale również jeżeli ich jest mniej, jeżeli się zmniejsza ilość populacji, czyli gatunków, które żyją w różnych częściach geograficznych, w różnych regionach, i też jeżeli nam te nasze ekosystemy mają gorszą jakość, czyli ich stan nie jest dobry, są zdegradowane. Różność biologiczna jest związana z usługami ekosystemowymi. Usługi ekosystemowe to jest taki termin ukuty przez ekonomistów i mówi tak naprawdę o tym, jakie korzyści daje nam świat przyrody. Korzyści takie dla człowieka wymierne, zarówno jeśli chodzi o korzyści takie bezpośrednie, jak usługi zaopatrzeniowe, usługami zaopatrzeniowymi mogą być ryby, które łowimy, to są produkty rolne, które wytwarzamy, to jest drewno, które pozyskujemy, ale również to są usługi regulacyjne, czyli związane z tym, tak jak te ekosystemy, różnorodność biologiczna w jakiś sposób reguluje ten nasz świat, na przykład reguluje klimat, czy to lokalny, czy globalny. To jest również oczyszczanie wód, dostarczanie nam wód, czy kontrola, czy właściwie kształtowanie poziomu hydrologicznego, hydrologii. Te usługi również są usługi kulturowe, to są usługi takie jak turystyka, jak korzyści zdrowotne, które czerpiemy z ekosystemów i z przyrody. I tych usług ekosystemowych jest mnóstwo. Ja tutaj pokazuję ten slajd tylko po to, żeby pokazać, że naprawdę naukowcy, ekonomiści ich bardzo wiele potrafią wyróżnić. Ja chciałem opowiedzieć o kilku z nich, na przykład regulacja globalnego klimatu, którą mamy dzięki lasom. Okazuje się, że lasy w Polsce potrafią, właśnie magazynują około 10 emisji gazów cieplarnianych, które Polacy, Polki emitują w ciągu 10 lat. To nie oznacza, że jeżeli nasadzimy tych lasów, to ich będzie dużo i uda nam się zażegnać kryzysu klimatycznego. To raczej pokazuje to, że lasy mogą nam pomóc w zmniejszaniu tego kryzysu, aczkolwiek i tak musimy redukować ilość emisji gazów cieplarnianych. Lasy również mają funkcję gromadzenia wody, szczególnie dzięki temu, że ta woda dobrze wsiąka w grunt, dzięki korzeniom i też dzięki drzewom ta wilgotność jest utrzymywana. I okazuje się, że w polskich lasach jest kilkanaście razy więcej zgromadzonej wody niż w sztucznych zbiornikach, które są kontrowersyjne, lasy są dużo mniej kontrowersyjne. Większość tej wody jest zatrzymywana w glebach. Mamy też korzyści zdrowotne z istnienia lasów, czy właściwie z istnienia drzew, dlatego że okazuje się, że jedno drzewo potrafi w ciągu roku złapać, zmagazynować około 23 kg cząstek stałych. Cząstek stałych, które okazuje się, że są bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia i co roku zgodnie z danymi około 46 tysięcy osób przedwcześnie umiera z powodu mikropyłów. Znalazłem dane ze Stanów Zjednoczonych, się okazuje, że dzięki drzewom uniknięto ponad 670 tysięcy przypadków ostrej niewydolności oddechowej rocznie. No i oszczędności z tego powodu prawie 7 miliardów dolarów. Są to wymierne liczby istnienia samych drzew. Oczywiście te drzewa, im starsze, tym lepsze i prawdopodobnie im bliżej miasta, tym lepiej działają na naszą społeczność. Drzewa również pomagają zapobiegać erozji w krajobrazie rolnym. I okazuje się z danych naukowców, że dzięki drzewom jest na krajobrazie rolnym jest więcej wilgoci, jest mniejsza erozja wietrzna
i dzięki temu te plony są wyższe. Oczywiście tuż przy samym drzewie te plony mogą być niższe, ale patrząc na całość, powiedzmy, pola, to średnio rzecz biorąc te plony będą wyższe nawet o 10%. No i też korzystamy z tej naszej różnorodności biologicznej bezpośrednio. Bez różnorodności biologicznej trudno nam produkować leki. Jeżeli sobie wyobrazimy, że są takie leki, które zwane są polopiryna czy aspiryna, to jest kwas acetylosalicylowy, który można znaleźć w korze wierzby. Chinina pochodzi z kory drzewa chinowego i chinina był pierwszym takim skutecznym lekiem na malarię. Bez różnorodności biologicznej, bez roślin, trudno by było produkować nam rośliny. Jak wpływa różnorodność biologiczna na usługi ekosystemowe? Otóż wpływa tak, że stabilizuje te usługi ekosystemowe, stabilizuje w ogóle ekosystemy, dzięki różnorodności te ekosystemy lepiej działają. Jeżeli sobie wyobrazimy las, który ma jeden gatunek drzewa, na przykład sosnę w jednym wieku, to ten las jest dużo bardziej narażony na przykład działanie owadów, które żywią się tymi roślinami, na przykład kornik ostrozębny, który zaatakuje jakiś fragment lasu. Dzięki temu, że ten las by był bardziej różnorodny, trudniej będzie ten ekosystem zaburzyć. I można porównać różnorodność biologiczną do takiego materiału kompozytowego. Materiałem kompozytowym może być na przykład materiał używany do produkcji wędek. Wędka musi być zarówno mocna, jak i musi być elastyczna. Jeżeli któryś z elementów wędki będzie słaby, ta wędka nam pęknie. Wędka z iluś splotów się składa i każdy z tych splotów jest ważny, tak samo jak w różnorodności. Każdy z gatunków, ilość gatunków jest ważna. Przykład z podwórka, wsianie kończyny w trawnik powoduje, że ten trawnik jest dużo bardziej zielony, ale też będzie więcej na nim owadów, więcej zapylaczy. Ciekawy przykład pochodzi z Chin. Pod koniec lat 50. w Chińskiej Republice Ludowej postanowiono walczyć z czterema plagami. To były komary, muchy, szczury, no i wróble. No i dlaczego wróble? No, wróble dlatego, że zaobserwowano, że wróble podjadają ryż. No, ryż jest jedną z podstawowych diety Chińczyków i z tego powodu zaczęto te wróble tępić dosyć skutecznie. No ale okazało się też, że wróble żywią się larwami szarańczy, nie tylko larwami, ale też jajkami szarańczy. Dzięki temu, że było mniej wróbli, było więcej szarańczy. Dzięki temu, że było więcej szarańczy, było mniej pożywienia dla Chińczyków i tak naprawdę nie wiadomo, ile Chińczyków zginęło, obywateli Chin, ile zginęło z powodu wielkiego głodu. Wiemy, że to są dziesiątki milionów istnień. Nasi ekonomiści policzyli wartość usług ekosystemowych i te usługi ekosystemowe są ponad dwukrotnie więcej warte niż wartość globalnego produktu krajowego brutto. Wiemy, że krajowy produkt, że co najmniej połowa globalnego produktu krajowego brutto jest zależna w sposób umiarkowany lub wysoki od usług ekosystemowych. Wiemy też, że Światowe Forum Ekonomiczne mówi, że utrata różnorodności biologicznej jest jednym z większych zagrożeń, większych ryzyk dla globalnej gospodarki. Ono jest wymienione na trzecim miejscu w długim okresie, czyli w ciągu 10 lat. Wiemy też, że różnorodność biologiczna jest potrzebna do produkcji żywności i dzięki żywności, dzięki różnorodności biologicznej i mamy zapobieganie suszy, mamy dzięki wyższe plony. Naukowcy mówią, że klimat, zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej to są dwa największe czynniki, które są ryzykiem dla produkcji żywności i cen. Jak wskaźniki pokazują różnorodność biologiczną, jeden z wskaźników globalnych, utraciliśmy około 60, średnio rzecz biorąc, nastąpił spadek o 69% średniej liczebności populacji kręgowców. W skali Unii Europejskiej również nie jest to dobrze, około 15% chronionych siedlisk przyrodniczych ma stan właściwy, w Polsce 20%, więc no, nie możemy powiedzieć, że w Polsce jest tak super, możemy powiedzieć, że w skali globalnej, europejskiej w Polsce jest źle. No i wiemy, że spadek różnorodności biologicznej jest dużo, dużo większy niż naturalny. Liczy się, że może około 100%, może więcej, 100 razy albo więcej. I wiemy, że to się dzieje,
Na zdjęciu jest również gatunek amerykański, czyli gołąb wędrowny, podobno jeden z najliczniejszych gatunków ptaków, który jest wytępiony z powodu strzelania do niego na początku XIX wieku. Wiemy też, że możemy coś z tym zrobić. To nie jest tak, że możemy teraz tylko obserwować ten spadek różności biologicznej. Wiemy, że możemy dużo zrobić. Do tego służą również polityki środowiskowe, o których trochę słyszeliśmy i o których będziemy rozmawiać. Więc chciałbym właśnie skończyć na tym, że są rozwiązania i te rozwiązania, szczególnie w Europie, zostały zaplanowane. Jak będą wdrażane, tego nie wiemy. Chciałem skończyć tu na tym slajdzie. Może zaznaczę, że na tym slajdzie ważna jest ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności. To jest właśnie polityka związana z różnością biologiczną, czyli strategia bioróżnorodności 2030, ale mamy też kwestie związane z systemem żywnościowym. Mamy też finansowanie transformacji, tego jest dużo i o tym chyba będziemy dzisiaj rozmawiać. Dziękuję.